Witam Państwa bardzo serdecznie. Podobnie jak ksiądz biskup bardzo skrócił, żeby dać szansę innym, tak samo nie martwcie się, ja także skrócę. Bardzo mi zależy na dyskusji, ponieważ ta dyskusja, głos wspólnej wymiany jest niezwykle cenna. Pan doktor powiedział tyle o zagrożeniach, że myślę, że moją pierwszą część referatu wyczerpał. Ale chciałabym zacząć od czegoś, co wpisuje się bardzo w nurt wychowywać do wartości. Otóż zacznę od wspomnień i od mojej babci, cudownej babci. Ja wychowywałam się w górach, jestem góralem i u nas w górach był taki zwyczaj, że nigdy nie zamykało się drzwi. Teraz już się zamyka. Ja przez lata przekonywałam mojej też już świętej pamięci mamuśkę, żeby drzwi zamykała chociaż na noc. Drzwi otwarte były symbolem tego, no jak ja mogę zamknąć drzwi? Przecież sąsiad może coś potrzebować. Ale dlaczego o tych drzwiach opowiadam? Otóż kiedy byłam małym dzieckiem, za czasów komunistycznych, zbliżały się święta, jeździliśmy na sankach. I w tamtych czasach nie było żebraków, ale w naszej maleńkiej miejscowości, dzisiaj bardzo znanej z powodu soczków, w tym barku, była żebraczka. Nie wiem dlaczego nie mówiło się o niej pani Wikta, tylko Wikta. I wszystkie dzieci się jej bardzo bały. Jeździmy na sankach, moja babcia piekła ciasto i nagle któreś z dzieci krzyknęło, słuchajcie, Wikta idzie. Każde z dziecko zabrało swoje sanki, biegnie do domu. Ja także zamknęłam drzwi na klucz i babcia usłyszała, że ja zamknęłam drzwi na klucz, co w naszym domu się w ogóle za czasu mojego dzieciństwa nie zdarzało. I pyta babcia, dlaczego zamknęłaś drzwi na klucz? Ja mówię, babciu, Wikta idzie. Usiadłam w kuchni na stołeczku, babcia piekła to ciasto, w ogóle zapach kuchni, ciasta i domowego ciasta i to na święta. A babcia wyciągnęła taką piękną serwetkę, Richerie, zaczęła kroić to ciasto i zaczęła pakować. Ja taka zainteresowana babciu, a miałam gdzieś 6 lat. Babciu, co robisz? A wiesz, za chwilę przyjdzie Pan Jezus i pakuje dla Niego ciasto. Ja mówię, babciu, a skąd wiesz, że przyjdzie Pan Jezus? Wiem. Pukanie do drzwi. Babcia zapakowała to ciasto i mówi, chodź, wręczymy to ciasto Panu Jezusowi. I pamiętam, mieliśmy taki bardzo długi przedpokój. Ja mówię, babciu, a jak to nie Pan Jezus, tylko Wikta? Babcia mówi, na pewno to Pan Jezus. Pamiętam, niosę to ciasto przez ten długi korytarz, serce mi łomocze i to jak mi łomocze. Otwieramy drzwi, za drzwiami stoi Wikta. I moje ciężkie przerażenie, babcia bierze z moich rąk to ciasto i podaje tej pani, która stoi. I ja przy niej, babciu, to miało być ciasto dla Pana Jezusa. A babcia mi mówi, słuchaj dziecko, w każdym potrzebującym przychodzi Pan Jezus. Mówię o tej katechezie mojej babci, ponieważ było to wydarzenie, które zapadło mi w serce na całe życie. Każdym potrzebującym przychodzi Pan Jezus. I może jeszcze jedno już sprzed kilku, wydarzyło się to kilka dni temu. Otóż było sympozjum o gender. I było sympozjum o odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci. I twórca tych samochodowych randek małżeńskich opowiada o scenie, która wydarzyła się jego koledze. Biznesmenowi. Podchodzi małe dziecko. Tatusiu, powiedz mi, ile zarabiasz na godzinę? Tato, daj mi spokój, nie mam czasu. Tatusiu, powiedz mi, ile zarabiasz na godzinę? Daj mi spokój, nie mam czasu. Tatusiu, proszę cię, powiedz mi. No więc tato tak na odczepne rzucił. Ja już nie pamiętam, czy to było 50 zł czy 30. Synek wyszedł, za chwileczkę wraca, ma w ręku rozbitą świnkę swoich oszczędności i mówi, tatusiu, tyle mam swoich oszczędności. Proszę cię, chciałem kupić pół godziny dla siebie. Wydaje mi się, że te zdarzenia o czasie, te zdarzenia o tym, że wychowawcy, nauczyciele, jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie młodego człowieka. Tak się złożyło, że ja kiedyś byłam na pierwszym spotkaniu założycielskim. Jak ja się tam znalazłam, to już zupełnie insza inszość, jak mówią górale. Pierwszym założycielskim spotkaniu ruchu gender w Polsce. Oni mówili wprost, jak będą działać. Oni myśleli, że są w swoim własnym gronie. Było nas kilka osób spoza tego grona.
Przerażenie, które nas wtedy ogarnęło, to był czas, kiedy prezentowali taką książeczkę dla wszystkich, Seks ojej, co to jest. Oni chcieli to zafundować wszystkim dzieciom w polskich szkołach. Oglądamy tą książeczkę. Ta książeczka była o wiele mniej wulgarna niż książka, którymi teraz się posługują. Tak króciutko Państwu opowiem. Bo gender nie stoi za drzwiami. Gender już jest w Polsce i to bardzo. Ale wrócę do tego pierwszego spotkania. Oglądamy tą książeczkę i tam w tym komiksie chłopczyk mówi do chłopczyka: wiesz, ja już skończyłem z tym pedałem Markiem. Pierwsza klasa szkoły podstawowej. Przekręcamy stronę i okazuje się na następnej stronie, kto to jest pedał Marek? Ksiądz katecheta. I ktoś zadał mi pytanie, dlaczego pedałem Markiem uczyniliście jego własnego księdza katechetę? Bo tym, kto najbardziej może przeszkodzić w promowaniu ruchu gender, jest Kościół katolicki. I wtedy podali, jak należy walczyć z tym Kościołem katolickim. Pierwsze i najważniejsze, budować w dzieciach brak zaufania do katechetów i do sióstr. Pokazywać, że każdy ksiądz i katecheta to na pewno jest zboczony. Najlepiej używać takiego właśnie języka. Pokazywanie, że Kościół jest bardzo podzielony. Nie ma jedności w Kościele. Ktoś zapytał, ale po co? Po to, żeby ludzie nie mieli poczucia bezpieczeństwa. Wyolbrzymiać każde najmniejsze potknięcie księży. Pokazywać, chodziłoby o to, Kościół jest najsilniejszą ostoją. Ja i to do dzisiaj głoszę bardzo mocno, że jedyną instytucją, która może nas uratować przed gender, jest Kościół. Ale jedyną instytucją, która dzisiaj jest bardzo mocnym chłopcem do bicia, jedyną, w którą można bić, to jest Kościół. I odbywa się to przy zmowie milczenia naszej albo przy bardzo wielkim przyzwoleniu. I o zagrożeniach słyszeliśmy i to bardzo. Dlaczego powiedziałam, że gender nie stoi już za progiem? Ono już weszło. Wtedy na tym pierwszym spotkaniu przedstawili cztery drogi wejścia i wszystkie te cztery drogi są już w Polsce. Pierwsza droga to jest psychologia. Wydawałoby się tak niemożliwe kupowanie profesorów psychologii. To jest straszne. Kupuje się profesorów, którzy ogłaszają, że rodzina nie ma już żadnego znaczenia. Kupuje się profesorów psychologii, także w Polsce, którzy ogłaszają, że dzieci wychowane w rodzinach gejów i lesbijek nie mają żadnych negatywnych skutków. Wręcz to jest z korzyścią. Jeżeli się sięgnie do prawdziwych badań naukowych, których publikować nie wolno, to okazuje się, jak tragiczne są skutki osób wychowywanych w środowiskach gejów i lesbijek. Czasy, w których żyjemy, w których neguje się tak oczywiste rzeczy, wydawały nam się tak odległe, ale psychologia nie jest jedyną drogą. Drugą drogą jest medycyna, walka o to, o aborcję. Tutaj taka mała reminiscencja, bo ja przez lata zajmowałam się pomocą kobietom, które były po zabiegu, tak zwanym zabiegu przerywania ciąży. Muszę powiedzieć, że nie ma większego nieszczęścia kobiety niż kobieta, która przeżywa zespoły pozaborcyjne. Ale nie o tym chciałam Państwu powiedzieć. Wróciłam w tamtym tygodniu, byłam u ojca Pio i uświadomiłam sobie coś, czego przez tyle lat nie wiedziałam. Otóż opowiadał zakonnik o wydarzeniu z życia ojca Pio. Ojciec Pio znał sumienia, ojciec Pio siedział w konfesjonale i przychodzi do spowiedzi kobieta i spowiada się z grzechu aborcji. I ojciec Pio mówi, za chwilę coś zobaczysz. I ona w wizji widzi, że do Bazyliki Świętego Piotra wchodzi papież. I widzi, że ten papież jest bardzo podobny do niej. I ojciec Pio pyta, co zobaczyłaś? Ona mówi, papieża. Czy nie zobaczyłaś, że to był twój syn? Zabiłaś papieża. Ja w ogóle nie uświadamiałam sobie, że Pan Bóg miał plany w stosunku do każdego człowieka, nawet do tego człowieka, którego żeśmy zabili. Widzę, że młodzi panowie, akurat to was rozbawiło, że kobieta zabiła papieża. Problem polega na tym, że wobec każdego Pan Bóg miał bardzo wielkie plany, wobec każdego życia. Trzecia droga to jest droga prawa, to jest walka o prawa do wychowywania dzieci przez gejów i lesbijki, gdzie
wmawia nam się, że to jest tylko kwestia czasu. Ale jest droga najskuteczniejsza. Droga, którą już bardzo dużo przemierzyliśmy. Droga, z której wielu z nas nie zdaje sobie sprawy. To jest droga kultury i sztuki. Oddziaływania sztuki. Sztuki, która wprost promuje cywilizację śmierci. A wykorzystuję tutaj najwspanialsze osiągnięcia psychologii i dotyczące manipulacji. Jak łatwo człowiek daje sobą manipulować. Gdyby było więcej czasu, opowiedziałabym o wielu sposobach manipulacji, ale naprawdę nie chciałabym przedłużać, i o sposobach manipulacji, które stosuje ideologia gender. Ale o takim jednym sposobie manipulacji. Jak to wygląda? Prawo pierwszych połączeń. Pokazuje się chłopaka, film jest bardzo pozytywny, uczucia ciepłe wzbudza u widza ten ciepły przekaz. W następnym odcinku pokazuje się drugiego chłopaka, bardzo ciepłe uczucia pozytywne, a w kolejnym odcinku pokazuje się, że oni się kochają. I jaki prosty mechanizm manipulacji. Oni się kochają, ale w Polsce nie mogą stanąć na tak zwanym ślubnym kobiercu. Jak wiele można zdziałać przez sztukę. Jest jeszcze sprawa wejścia gender przez szkoły. Jestem tutaj dlatego, że z tytułu prowadzenia podyplomowego studium profilaktyki uzależnień i relacji interpersonalnych, z tytułu prowadzenia katedry psychologii rodziny, bardzo często zgłaszają się rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Co mamy zrobić w sytuacji takiej, kiedy w warszawskich szkołach, a w bardzo wielu szkołach, kiedy w łódzkich szkołach, a bardzo wielu szkołach, były już zajęcia edukacji seksualnej prowadzone przez edukatorów seksualnych Ponton, Jaskółka, Nawigator. Kto to jest? To są młodzieżówka pani Nowickiej, tej z IPPF, o której tyle była mowa. Ludzie, którzy, idea jest taka, młodzi młodym. Jak oni wchodzili do szkół i w jaki sposób przekazywali, w jaki sposób uczyli, że jak można oszukać rodziców, jeśli chcesz zdobyć środki antykoncepcyjne? Jak można oszukać rodziców, jeśli chcą zdobyć środki wczesnoporonne? Dlaczego masturbacja jest dobrem fizycznym, psychicznym i duchowym? To były lekcje dla dzieci, począwszy od czwartych klas, a może i wcześniej, podręczniki przez nich stosowane. Pewnie Państwo słyszeliście, bardzo Was przepraszam za tytuł, ale to jest podręcznik szkolny, Wielka Księga Cipek, gdzie nagi Pan Jezus na krzyżu, gdzie nauka masturbacji. Wierzyć się nie chce, że w polskich szkołach mogą być stosowane książki urągające godności człowieka, a były. I były w bardzo wielu szkołach. I problem polega na tym, że rodzice podpisywali na to zgodę, tylko nie wiedzieli, na co podpisują zgodę. Kiedy organizowaliśmy ostatnie sympozjum, właśnie dotyczące edukacji seksualnej, podstawowy ich zarzut: w Polsce nie ma edukacji seksualnej. Musimy działać, bo nie ma. Tymczasem taka prawdziwa i rzetelna odpowiedź jest taka. Jest klasyfikacja na całym świecie edukacji seksualnej. Mamy edukację seksualną typu A, typu B, typu C. To jest klasyfikacja amerykańska. W Polsce od lat obowiązuje edukacja seksualna typu A, czyli wychowanie do czystości, wychowanie do małżeństwa, wychowanie do miłości, wychowanie integralne. Oczywiście każdy rodzic, jeśli chce, może dla swojego dziecka zafundować zupełnie co innego, jeśli tylko chce. Natomiast warto wiedzieć, do czego prowadzi wychowanie seksualne typu B. Czyli to jest wychowanie seksualne, które uwzględnia tylko stronę biologiczną człowieka. Nie ma łatwego szczęścia. Łatwe jest tylko nieszczęście. Nie ma łatwego szczęścia. Łatwe jest tylko nieszczęście. I może jeszcze jedno. Takie jest piękne powiedzenie: Pan Bóg wybacza zawsze. Człowiek wybacza czasami. Natura nie wybacza nigdy.
To, że natura nie wybacza nigdy, dotyczy nie tylko skutków aborcji, dotyczy także zranień w sferze seksualnej, albo dotyczy przede wszystkim zranień w sferze seksualnej. Jak wielkie i ciężkie zranienia niosą ze sobą ludzie, którzy zostali zranieni w sferze seksualnej. Jak poważne są zranienia. Zranienia, które człowiek musi jakoś tuszować, żeby żyć. Bardzo często te zranienia pokrywa taką maską pozornego żartu, takiej wręcz cynicznego żartu, jak bardzo cierpi człowiek zraniony w poczuciu własnej wartości. Jak wiele trzeba zagłuszyć, żeby zagłuszyć to własne poczucie własnej wartości. Z punktu naukowego zajmowałam się badaniem zafałszowań w nauce. Żyjemy w trudnych czasach. W trudnych czasach dlatego, że coś, co utraciliśmy, coś ogromnie ważnego. Zaufanie do nauki. Kiedy ja studiowałam na KUL-u i już wtedy nam pokazywano, ile w nauczaniu Freuda było zafałszowań. Ale jeszcze wtedy nikt nie wiedział, jak bardzo fałszował naukę Kinsey. Ile on wprowadził celowo i świadomie zafałszowań. On przeprowadzał badania nad seksualnością człowieka. Gdzie najprościej robić badania dotyczące seksualności, chociażby mężczyzn? Nie przyznał się. Robił badania w więzieniach. I tam byli badani ludzie, którzy siedzieli przede wszystkim za przestępstwa seksualne. A jeżeli to były długie wyroki, tam na przykład problem homoseksualizmu był o wiele częstszy niż w przeciętnej populacji. On to opublikował w Stanach Zjednoczonych jako wyniki badań mężczyzn. Jaki był wniosek? Skoro jest to tak częste zaburzenie, to nie można już mówić, że to jest zaburzenie. Drogą głosowania usuwamy. Zresztą pewnie Państwo wiecie, w maju drogą głosowania usunięto masturbację, już nie jest zaburzenie. Jeżeli dziecko nam się masturbuje publicznie kilkanaście razy, to zalecenie nas, psychologów, ma być takie, kochanie, wyjdź do kącika i rób to dyskretnie. Jest nauka masturbacji w tych książeczkach i to, na co Pan doktor zwrócił uwagę, światowe lobby dąży do tego, żeby pedofilię usunąć z listy zaburzeń. Niedługo usuną drogą głosowania, bo każdy ma prawo do realizacji popędu seksualnego. To jest podstawowy postulat ruchu gender. Ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ty się tak przejmujesz tym ruchem gender. Przecież i dlaczego Benedykt XVI powiedział, że to jest groźniejsze niż komunizm. Przecież komunizm miał jasne struktury, przecież komunizm miał władzę, komunizm miał ludzi, którzy temu służą, a przy gender to jest takie wszystko rozmyte. To wcale nie jest tak. Są bardzo silne struktury. Wejdźcie Państwo na stronę chociażby IPPF-u, zobaczcie, ile krajów świata weszło w to. Zobaczcie, w ilu krajach działają te młodzieżówki edukatorów seksualnych. To nie jest tak, że to są ludzie, którzy, myślę, że wielu z nich działa za pieniądze, ale bardzo wielu młodych ludzi działa dlatego, że uważa, że to jest dobro człowieka. To jest prawo do wolności. Naprawdę ci ludzie głęboko w to wierzą. Ja byłam na wykładzie pani z Pontonu i jestem głęboko przekonana, że gdyby jej rodzice powiedzieli, córuś, to jest nie tak, i gdyby, i tak jak za czasów komunistycznych, była możliwość wydania wyroku śmierci, ta dziewczyna bez problemu wydałaby rodziców na śmierć. Tak jest głęboko przekonana, że to prawda. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że głęboko jestem przekonana, że każdy z nas jest bardzo potrzebny Panu Bogu. Tyle razy padał tutaj symbol tęczy. Tęcza jest symbolem przymierza Bogiem, Boga z ludźmi. My musimy odzyskać tęczę. Tęcza jest symbolem przymierza Pana Boga z człowiekiem. Musimy odzyskać tęczę. Tak naprawdę chciałabym dzisiaj, i powiem o tym bardzo króciutko, o budowaniu cywilizacji miłości. Jan Paweł II był przysłowiowym zwrotniczym, który przestawił losy świata z cywilizacji śmierci na cywilizację miłości. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, mówił Jan Paweł II. Rodzina jest najwspanialszym pomysłem Pana Boga i dlatego
Szatan chce zniszczyć najwspanialszy pomysł Pana Boga, rodzinę. To jest tak wielkie działanie, tak mocno zakrojone działanie. Ci, którzy wejdą w działalność ruchu gender, to w zasadzie mówią, chyba nam już nic nie zostało. Chyba tak naprawdę to już jest koniec świata. Małżeństwo jest najwspanialszym pomysłem Pana Boga. Dlatego ideologia śmierci, bo tak ideologię gender nazywał Jan Paweł II, chce zniszczyć małżeństwo. Trzeba promować miłość, trzeba budować miłość, trzeba budować przebaczenie. Może na zakończenie dwa symbole, bo tak bardzo mi zależy, żeby chociaż odrobinę czasu było na dyskusję. Symbol przebaczenia. Ja często posługuję się bajeczkami terapeutycznymi, często korzystam z tych obrazów w postaci właśnie takich metafor terapeutycznych. I bardzo podoba mi się metafora o człowieku, który się zagubił, młodym człowieku, i który siedział w więzieniu. I który napisał do rodziców list: kochani, ja wychodzę z więzienia, ale ja nie wiem, czy wy mi darujecie. Ja będę przejeżdżał koło domu, jeśli mi darujecie i mogę wrócić do domu, powieście białą wstążeczkę. Przejeżdża koło domu i widzi drzewo, które stoi koło domu, jest całe obwieszone białymi wstążeczkami. Myślę, że jeżeli my ludzie, którzy jesteśmy tak dalekim odbiciem miłości Boga, potrafimy darować i to w taki sposób, co jak bardzo potrafi darować Pan Bóg. Ja zajmuję się przebaczeniem i pojednaniem z punktu widzenia psychologii. Zajmuję się, prowadzę międzynarodowe warsztaty o przebaczeniu i pojednaniu. Wierzcie mi, najtrudniej przychodzi wybaczyć samemu sobie. To nie jest tak. Może jeszcze jeden obraz, który jest mi niesamowicie bliski. Zapytałam kiedyś ojca profesora Jacka Salija: ojcze, dlaczego to jest tak, że po terapii, szczególnie terapii tych ludzi bardzo zranionych, wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie, dlaczego to jest tak, że ten człowiek ma jednak rany, one są zabliźnione, ale człowiek te rany ma. I ojciec profesor powiedział mi tak: czy zastanawiała się pani nad tym, dlaczego Pan Jezus po zmartwychwstaniu pokazuje uczniom ręce i nogi? To nie jest tak, że tam tych ran nie ma. One są. To są rany przemienione. Wydaje mi się, że naszym zadaniem, tych, którzy chcą budować cywilizację miłości, jest nie tylko gojenie ran, ale jest przemiana tego świata, zbudowanie tego świata na gruncie podstawowych zasad. Zasad miłości, kiedy o każdym człowieku mówimy i myślimy dobrze. Zapytali kiedyś matki Teresy z Kalkuty: siostro, nigdy nie słyszeliśmy, żeby siostra o kimś, nawet o największym wrogu, powiedziała cokolwiek złego. A ona odpowiedziała coś, co bardzo mocno mnie uderzyło, bo ja nigdy o żadnym człowieku nie pomyślałam nic złego. Wydaje mi się, że każdy, nawet ten, który najbardziej się zagubił, każdy może dzięki nam wrócić. Może wrócić dlatego, że my możemy być dla niego jedyną Ewangelią, którą przeczyta. Może nie sięgnąć do innej Ewangelii. Może popatrzeć na nas. I na samo zakończenie bardzo króciutkie opowiadanie. Króciutkie opowiadanie, które dedykuję ludziom młodym. Po piaszczystej drodze szła staruszka. Chociaż była już bardzo stara, to jednak szła tanecznym krokiem. A uśmiech na jej twarzy był tak promienny, jak uśmiech młodej dziewczyny, szczęśliwej dziewczyny. Nagle dostrzegła przed sobą jakąś postać. Na drodze ktoś siedział, ale był tak skulony, że prawie zlewał się z piaskiem. Staruszka zatrzymała się, nachyliła i zapytała: kto ty jesteś? Ciężkie powieki z trudem odsłoniły zmęczone oczy, a blade warki wyszeptały: ja. Nazywają mnie Smutkiem. Ach, Smutek, zawołała staruszka z taką radością, jakby spotkała dobrego znajomego i jakby wykazywała, że znalazła właśnie kogoś, kto był celem jej poszukiwań. Znasz mnie?
Zapytał Smutek niedowierzająco. Ależ oczywiście, przecież nie jeden raz towarzyszyłeś mi w mojej wędrówce. Tak sądzisz? Zdziwił się Smutek. To dlaczego nie uciekasz przede mną jak wszyscy? Nie boisz się? A dlaczego miałabym uciekać przed tobą, mój miły? Przecież dobrze wiesz, że potrafisz dogonić każdego, kto przed tobą ucieka. A im bardziej ktoś ucieka, tym bardziej go gonisz. Ale powiedz mi proszę, dlaczego jesteś taki markotny? Ja? Jestem smutny, odpowiedział Smutek łamiącym się głosem. Staruszka usiadła obok niego. Ach, smutny jesteś, powiedziała i ze zrozumieniem pokiwała głową. A co cię tak bardzo zasmuciło? Smutek westchnął głęboko i zamilkł na chwilę. Czy rzeczywiście spotkał kogoś, kto będzie chciał go wysłuchać? Ile razy o tym marzył? Spojrzał spod oka na staruszkę. Ach, wiesz, rzekł powoli z namysłem, najgorsze jest to, że nikt mnie nie lubi. Istnieje po to, by spotkać się z ludźmi, by towarzyszyć im przez pewien czas, ale gdy tylko do nich przyjdę, oni wzdrygają się z obrzydzeniem, boją się mnie, jak z morowej zarazy. I znowu westchnął. Wiesz, ludzie wynaleźli tyle sposobów, żeby mnie odpędzić. Mówią, tralala, życie jest wesołe, trzeba się śmiać. A ich fałszywy śmiech w takiej sytuacji jest przyczyną wrzodów żołądka, bólu serca i duszności. Mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I dostają zawału. Mówią, trzeba się rozerwać. I rozrywają to, co nigdy nie powinno być rozerwane. Mówią, tylko słabi płaczą. I odurzają się alkoholem i narkotykami. Albo pracują cały czas, żeby nie czuć mojej obecności. Albo na zewnątrz grają rolę bohaterów, wesołków, a w duszy łkają, albo przybierają przedziwne maski, inną do pracy, inną na uczelnię, inną do szkoły. Masz rację, powiedziała staruszka. Ja też często widuję takich ludzi. Smutek jeszcze bardziej się skurczył. Ale przecież ja tylko chcę pomóc każdemu człowiekowi. Wtedy, gdy jestem przy nim, może spotkać się sam ze sobą. Ja jedynie pomagam zbudować im gniazdko, w którym każdy może leczyć swoje rany. Smutny człowiek jest bardzo wrażliwy. Niejedno jego cierpienie podobne jest do źle zagojonej rany, która co pewien czas się otwiera. A jak to boli? Przecież wiesz, że dopiero wtedy, gdy człowiek rozpozna swój smutek, gdy nazwie go, a następnie pogodzi się ze smutkiem, gdy wypłacze swoje wszystkie łzy, może naprawdę wyleczyć swoje rany. Smutek zamilkł. Po jego smutnej twarzy popłynęły łzy, najpierw pojedyncze, a potem zaczęło ich przybywać. Wreszcie zaniósł się nieutulonym płaczem. Staruszka serdecznie go objęła, przytuliła do siebie. Płacz, smutku, płacz. Musisz teraz odpocząć, żeby potem nabrać sił, ale nie powinieneś dalej wędrować sam. Ja ci będę zawsze towarzyszyć, a w moim towarzystwie zniechęcenie już nigdy cię nie pokona. Smutek nagle przestał płakać, wyprostował się i ze zdumieniem spojrzał na swoją nową towarzyszkę. No tak, tak, ale w zasadzie to kim ty właściwie jesteś? Ja? Figlarnie zapytała staruszka. Ja? Uśmiechnęła się beztrosko, jak małe dziecko. Ja jestem nadzieja. To opowiadanko jest na stronie Fides et Ratio, na jednym z sympozjów. Tak naprawdę to nasze Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio najbardziej i najwięcej czasu poświęca na organizację sympozjów, koncertów, wydawanie książek. Kilkanaście sympozjów jest na naszej stronie, są wszystkie filmiki z referatami, było sympozjum o nadziei, o wierze, o miłości, ostatnie właśnie o ludzkiej prokreacji. Na najbliższe już Państwa zapraszam, bo każde jest zamieszczone, 16 listopada o ludzkiej płodności. Będziemy mówić o antykoncepcji, będziemy mówić, jaką prawdę ukrywa się jeśli chodzi o in vitro. Będziemy mówić, dlaczego nie mówi się o naprotechnologii, która jest zdrowsza, tańsza i skuteczniejsza. Będziemy mówić, czy antykoncepcja rzeczywiście jest nieszkodliwa. Będziemy mówić i będziemy budować cywilizację miłości. Będziemy pochylać się nad każdym człowiekiem. I na zakończenie chciałabym Państwu pożyczyć to, co zawsze podziwiałam w osobie Jana Pawła II. Mieliśmy szczęście żyć koło niego, co podziwiałam zawsze w osobie matki Teresy z Kalkuty.
Umiejętność oddzielania człowieka od jego zachowania. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jak się zachowuje, każdy człowiek ma wielką godność, dlatego że jest dzieckiem Bożym. I z każdym człowiekiem jest nam po drodze do Pana Boga, ale nie z jego zachowaniem. I ważne jest, żebyśmy budując cywilizację miłości, nie tylko budowali na prawdzie, ale budowali tak, żeby serce każdego człowieka zdobyć dla czegoś najpiękniejszego. Nie ma łatwego szczęścia. Łatwe jest tylko nieszczęście. Tylko plewy nic nie kosztują. Prawdziwe szczęście kosztuje. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie, podobnie jak ksiądz biskup bardzo skrócił, żeby dać szansę innym. Tak samo nie martwcie się, ja także skrócę. Bardzo mi zależy na dyskusji, ponieważ ta dyskusja, głos wspólny wymiany jest niezwykle cenna. Pan doktor powiedział tyle o zagrożeniach, że myślę, że moją pierwszą część referatu wyczerpał. Ale chciałabym zacząć od czegoś, co wpisuje się bardzo w nurt wychowywać do wartości. Otóż zacznę od wspomnień i od mojej babci, cudownej babci. Ja wychowywałam się w górach, jestem góralem i u nas w górach był taki zwyczaj, że nigdy nie zamykało się drzwi. Teraz już się zamyka, nic nie zdarzało. I pyta babcia, dlaczego zamknąłeś drzwi na klucz? Ja mówię, babciu, Wikta idzie. Usiadłam w kuchni na stołeczku, babcia piekła to ciasto, w ogóle zapach kuchni, ciasta i domowego ciasta i to na święta. A babcia wyciągnęła taką piękną serwetkę, Richerieu, zaczęła kroić to ciasto i zaczęła pakować. Ja taka zainteresowana babciu, a miałam gdzieś 6 lat. Babciu, co robisz? A wiesz, za chwilę przyjdzie Pan Jezus i pakuje dla Niego ciasto. Ja mówię, babciu, a skąd wiesz, że przyjdzie Pan Jezus? Wiem. Pukanie do drzwi. Babcia zapakowała to ciasto i mówi, chodź, wręczymy to ciasto Panu Jezusowi. I pamiętam, mieliśmy taki bardzo długi przedpokój. Ja mówię, babciu, a jak to nie Pan Jezus, tylko Wikta? Babcia mówi, na pewno to Pan Jezus. Pamiętam, niosę to ciasto przez ten długi korytarz, serce mi łomocze i to jak mi łomocze. Otwieramy drzwi, za drzwiami stoi Wikta. I moje ciężkie przerażenie, spokój, nie mam czasu. Tatusiu, proszę cię, powiedz mi. No więc tato tak na odczepne rzucił. Ja już nie pamiętam, czy to było 50 zł czy 30. Synek wyszedł, za chwileczkę wraca, ma w ręku rozbitą świnkę swoich oszczędności i mówi, tatusiu, tyle mam swoich oszczędności, proszę cię, chciałem kupić pół godziny dla siebie. Wydaje mi się, że te zdarzenia o czasie, te zdarzenia o tym, że wychowawcy, nauczyciele, jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie młodego człowieka. Tak się złożyło, że ja kiedyś byłam na pierwszym spotkaniu założycielskim. Jak ja się tam znalazłam, to już zupełnie insza inszość, jak mówią górale. Pierwszym założycielskim spotkaniu ruchu gender w Polsce. Oni mówili wprost, jak będą działać. Oni myśleli, że są w swoim własnym gronie. Było nas kilka osób spoza tego grona. Przerażenie. Ja przez lata przekonywałam mojej też już świętej pamięci mamuśkę, żeby drzwi zamykała chociaż na noc. Drzwi otwarte były symbolem tego, no jak ja mogę zamknąć drzwi? Przecież sąsiad może coś potrzebować. Ale dlaczego o tych drzwiach opowiadam? Otóż kiedy byłam małym dzieckiem, za czasów komunistycznych, zbliżały się święta, jeździliśmy na sankach i w tamtych czasach nie było żebraków, ale w naszej maleńkiej miejscowości, dzisiaj bardzo znanej z powodu soczków, w tym barku, była żebraczka. Nie wiem dlaczego nie mówiło się o niej pani Wikta, tylko Wikta. I wszystkie dzieci się jej bardzo bały. Jeździmy na sankach, moja babcia piekła ciasto i nagle któreś z dzieci krzyknęło, słuchajcie, Wikta idzie.
Każdy z dziecko zabrało swoje sanki, biegnie do domu. Ja także zamknęłam drzwi na klucz. I babcia usłyszała, że ja zamknęłam drzwi na klucz. Co w naszym domu się w ogóle za czasu mojego dziecinie? Babcia bierze z moich rąk to ciasto i podaje tej pani, która stoi. I ja przy niej. Babciu, to miało być ciasto dla Pana Jezusa. A babcia mi mówi, słuchaj dziecko, w każdym potrzebującym przychodzi Pan Jezus. Mówię o tej katechezie mojej babci, ponieważ było to wydarzenie, które zapadło mi w serce na całe życie. W każdym potrzebującym przychodzi Pan Jezus. I może jeszcze jedno już sprzed kilku, wydarzyło się to kilka dni temu. Otóż było sympozjum o gender. I było sympozjum o odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci. I twórca tych samochodowych randek małżeńskich opowiada o scenie, która wydarzyła się jego koledze. Biznesmenowi. Podchodzi małe dziecko. Tatusiu, powiedz mi, ile zarabiasz na godzinę? Tato, daj mi spokój, nie mam czasu. Tatusiu, powiedz mi, ile zarabiasz na godzinę? Daj mi